Witam wszystkich, nazywam się Rafał Agnieszak, to jest program Startup School. Dzisiaj po raz pierwszy w końcu będziemy mówić o Facebooku, o narzędziu, aplikacji, jakkolwiek by to nie nazywać, platformie, która w ostatnich czasach zdominowała polski rynek i nie tylko polski internetowy. Gościem będzie Paweł Suchocki, człowiek, który na co dzień bawi się w Facebooku. No i generalnie porozmawiamy o social media jako takich, czyli nie tylko o Facebooku, ale o wszystkim tym, co się wiąże ze społecznościami w internecie. Witaj, Paweł. Witam, cześć. Słuchaj, Paweł, ty prowadzisz firmę, która nie urodziła się wczoraj i nie bawicie się w media społecznościowe od pół roku nawet, tylko od paru lat. Dokładnie od dwóch i pół. No to i tak już jak na tą jak branżę, to, jest to weterani. Całkiem zacnie. Powiedz coś więcej na temat tego, skąd się w ogóle wziąłeś i jak powstała ta firma i tak dalej, i tak dalej. Ja wywodzę się z branży. Ja pracowałem w Internet Group. Czyli w tej firmie, która tak ostatnimi czasy tak średnio wszędzie. No niestety. Ja mam bardzo... Przyłożyłeś się? Nie, ja myślę, że nie. Ja miałem akurat pomysł, żeby kontynuować, żeby rozwijać jakiś kolejny biznes właśnie, który będzie się opierał na marketingu szeptanym, rekomendacji i mediach społecznościowych przy automatycznej ewaluacji tego rynku. No niestety w tamtych czasach nie uzyskało to wielkiej aprobaty. Rozstaliśmy się, powiedziałem, że no, albo teraz, albo nigdy, decyzja i jedziemy. Czyli rozumiem, że ich decyzja odmowna spowodowała, że założyli własną firmę. Mniej więcej tak, w skrócie. Ty pracowałeś w Przepino, czy ty jeszcze przed... Nie. Ja pracowałem w IMP, tam spinałem pełne strategie całej grupy, że tak powiem, internet lub kilku spółek, łącznie nawet z call centrami. Także tam było dużo fajnych rzeczy, fajnych pomysłów. Problemy się pewnie zaczęły w momencie integracji różnych pomysłów na spółki. Mhm. Czyli ty odszedłeś i zaczęło się sypać, rozumiem. No nie, no. aż tak dobrze nie było. Okej. Okay. Mam tu wynotowane pierdyliard nazw na to, co w większości przypadków dla wszystkich oznacza jedno i to samo, ale czy jesteśmy w stanie zdiagnozować, czym się różni buzz marketing od marketingu społecznościowego, co to jest szeptanka, czym jest WOM, czym jest marketing wirusowy, czym jest SMO i tak dalej, i tak dalej. Czy to wszystko jest to samo, czy można to jakoś posegregować? Są różnice. Różnice są bardzo... To jest cały diabeł tkwi w szczegółach, tak? Mhm. Czyli to są bardzo, bardzo niuansowe tematy. Chodzi o to, żeby w ogóle wywołać efekt szeptany, tak? U nas... Marketing szeptany został totalnie źle odebrany, źle przyjęty, w ogóle źle wykonany. Czy marketing szeptany stał się marketingiem szemranym i teraz... Dokładnie, a to jest efekt. Marketing szeptany to jest efekt iluś działań, iluś kanałów komunikacji, dzięki którym my de facto angażujemy użytkownika. To nie jest do końca metoda stricte sprzedażowa. To jest bardzo wizerunkowe, to jest coś, co... mocno wspiera, tak? Coś, co buduje brand, buduje, angażujesz swojego użytkownika, swojego klienta, tak? Okej, okay, ale wy w sensie, rozumiem, nie ty i twoja firma, ale wy jako branża, te 2,5 roku temu wyszliście od klasycznego podejścia pod tytułem marketing szeptany, czyli udajemy użytkowników i mówimy, jaki to ten akurat telefon jest wspaniały i fenomenalny. Nie I, to się I to się teraz zmienia na rzecz takiego marketingu, który no niekoniecznie oznacza szeptanie czegokolwiek. Czy dobrze diagnozuję, czy to... Tak i nie. Ja czy nadal się szepta? Nadal się szepta. Nadal się szemra, o tak. Szemra, okej. Ja bym tak to nazwał. Niestety jest takie parcie na to, że tego się nie da wyeliminować. Że nawet tutaj przed programem mieliśmy przykład, zobaczyliśmy sobie totalnej, beznadziejnej kampanii szemranej, tak? Tego się nie da zrobić. Pewnej marki telefonów zachwalanych w 10 komentarzach. Z tego samego IP. Wszystkie tak? Z jednej klasy IP, no bardzo mądre. Także no to taki szybki przykład. Tego się nie da wyeliminować na chwilę obecną. My z tym walczymy. Czyli klienci tego tak potrzebują i tak prą, żeby zróbcie nam coś w tym temacie, bo czytaliśmy ostatnio, że to jest teraz modne i nasza marka też musi to robić, że nie chcecie odmawiać i robicie tak, to wiesz, tak trochę nie do końca tak, jakby powinno. Teraz już się z tego wycofaliśmy. Firmy zrzeszone na przykład w IAB Polska, tworzymy grupę roboczą,
która się zajmuje marketingiem szeptanym. Wypuszczamy właśnie dokumenty o dobrych praktykach, jak de facto powinien wyglądać taki prawdziwy marketing szeptany, bo marketing szeptany to jest efekt, no umówmy się. Mamy szereg narzędzi, ale przez to, że jest dużo też małych firm, które gdzieś tam usłyszały, że marketing szeptany to jest właśnie komciowanie, to ten rynek cały czas istnieje. Dużo firm mówi, kurczę, ja widziałam jakieś niepochlebne posty na temat swojej brandu, no to my musimy coś zadziałać, żeby nasze były pozytywne, tak? No i taka spirala własnej nienawiści i też tak, że jeden popędza drugiego, tak? Że to jest niekontrolowalne i dopóki firmy nie podejdą do tego tak, żeby dawać ludziom produkty do przetestowania, żeby to naprawdę były prawdziwe rekomendacje, żeby też korzystać bardzo dużo z blogerów, którzy przetestują, później nawet ten produkt użyją do konkursów, tak? A słuchaj, bo ja mam takie przeświadczenie, że tak jak parę lat temu wszyscy zachłysnęli się SEO jako takim, i potem te w cudzysłowie sprytniejsze agencje wyczuły, że samo SEO to jest mało i tak naprawdę trzeba klientom robić marketing w wyszukiwarkach i przebranżowiły się masowo na agencje SEM. I teraz one są, to są duże podmioty, a ci, którzy nadal zajmują się głównie SEO, to są jacyś pojedynczy wolni strzelcy, którzy tam się ogłaszają w jakichś serwisach, mają jakieś tam stare deale sprzed iluś tam lat i ciągle za utrzymywanie zaplecza dostają jakieś tam pieniądze. I czy podobnie nie jest w tym marketingu szeptanym, że wszyscy zaczęli o szeptanki i pisali tam, używając Tora, podszywając się po jakieś różne IP, tworząc jakieś tam persony i logując się raz Kasia 23 za 5 minut, Marek 44 lat i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale było. Teraz wszyscy ci więksi przechodzą już i mówią, my jesteśmy, że tak powiem, SMO, my social media robimy, my generalnie Facebook i tak dalej, a tą szeptankę, czyli to takie klepanie komentarzy pod artykułami, no, zostało trochę zepchnięte, może dobrze, ale nie właśnie to jest kierunek? Pytanie, czy zostały zepchnięte, czy na przykład nie zostały stworzone kolejne podmioty, które się tylko tym zajmują, tak? Czyli my jesteśmy piękni, śliczni, my jesteśmy na przykład członkami IAB, my nie kąciujemy, ale gdzieś tam podmiot założony na, nie wiem, ciotkę wujka albo siostrę, kąciuje dalej, tak? Ale mówisz, ale de facto czyli i teraz czyli firmy, które, jeśli dobrze rozumiem, firmy, które są znane, lubiane, mają swoje jakby takie działy, które nie są oficjalne, to chcesz jakby powiedzieć, że coś takiego może się zdarzyć? Tak jest. A to, że my tego nie widzimy, oznacza, że się nauczyli w końcu jak ich nie wykrywać. W końcu inteligentnie to robić. Aha, czyli moje przeświadczenie o tym, że takie brutalne szeptanie, szemranie się skończyło, jest mylne i nadal to się bardzo dzieje. Bardzo mylne. Bardzo mylne, zresztą no, na każdym kroku to widzimy. Jak się to objawia? To znaczy, skąd wy wiecie, że to nie jest prawdziwy komentarz? No, pomijając to, że jeśli pod zwykłym artykułem pojawia się pierwszy komentarz pod tytułem O Boże, jaki wspaniały telefon, no to wiadomo, no, to jest logiczne. To tak? Ewidentne, ale no, większość agencji nie jest na tyle głupia, żeby tak głupio wpadać. No tak, więc jak się takie rzeczy wykrywa? Tworzone były scenariusze po takie rzeczy zresztą, tak. No i jak to wygląda? Prosta sprawa, jeśli podchodzisz do takiego zagadnienia w pełni profesjonalnie, to zrobisz badania przed, w trakcie i po. Swoich kampaniach, tak? Nie wiem, czy to będą odsłonowe, zasięg, w ogóle czy będziemy robić zasięg, czy będziemy robić performance, czy będziemy robić social media, to robiąc, monitorując to, co się dzieje, tak? Czyli robiąc najpierw na przykład monitoring pasywny, czyli to, co się działo przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań. Wiemy, jaki mamy share of voice, tak? Na mikroblogach, na forach. Czyli na, po wykresach widać, dokładnie że... Dokładnie po wykresach. Jak się zaczyna mówić Nokia, to znaczy, że Nokia wydała tam parę groszy. Profesjonalna agencja zajmująca się, czy to będzie social mediami, czy szeroko pojętym, dobrym marketingiem szeptanym, zawsze przed rozpoczęciem kampanii robi pełną analizę
marki wobec konkurencji i wtedy poznajemy właśnie share of voice, poznajemy, na tym możemy zbudować w ogóle strategię, tak? Wiemy, w którą stronę musimy iść, bo to, co marketerowi może się wydawać, że w ogóle my jesteśmy super wow i a tutaj gdzieś tam dajemy ciała, nie do końca się sprawdza z tym, co się naprawdę mówi w necie, tak? No bo net, fora, blogi, to naprawdę jest kopalnia wiedzy. To jest dopiero twój prawdziwy focus group, tak? Na ale, który nie musisz wykładać kosmicznych pieniędzy. Ale większość reklamodawców, tak jak dla średnio rozgarniętych marketingowców PR oznacza, ile razy w gazecie napiszą o naszej firmie. No dokładnie, tak później dostaje, wiesz, tak, przecerowane. Tak dla firmy, która zajmuje się, która zleca marketing szeptany, wyrocznią w kwestii tego, czy kampania jest dobra, czy niedobra, jest to ile razy, ile komentarzy, ile wpisów na forach dla nas agencja zrobiła. No dokładnie, i tu jest pogrzebane. Bo... I to jest, rozumiem, główny problem, że w taki prymitywny sposób liczy się skuteczność. Dokładnie tak, bo w tym momencie firmy się wycofują, mówią tak, aha, dobra, zrobimy coś tak po taniości, bo nie zamówimy... Ile kosztuje jeden komentarz, tak? Po ile się to teraz ceni? Nie wiem. No ale tak, gdybyś miał w przybliżeniu powiedzieć, dzieląc budżet... Zlecenia przez net, to sobie możesz, wiesz, kupić za 10 groszy, tak? Ale są jeszcze tacy, którzy przez zlecenia przez net kupują komentarze? A sprawdzałem ostatnio i jeszcze jest. No widzisz, no to ciekawe. No. Czyli jest sobie grupa takich ludzi, którzy nadal szemrają, ale też jest duża grupa ludzi, którzy zauważyli Facebooka, którzy stwierdzili, to jest duża rzecz. Może nie wszyscy to wiedzą. Rafał, nie ma takiego przekonania. Nie tylko Facebooka. Ja naprawdę bardzo chciałbym, żebyśmy w końcu troszeczkę odcięli pępowinkę, tak? Temu Facebookowi, że to jest super dziecko. Istnieją inne rzeczy, nie tylko Facebook, tak? Facebook jest genialny, ale to nie jest jedyne narzędzie, tak? Wszyscy teraz jest owczy pęd, wszyscy spamują de facto tego Facebooka. Każdy nowy użytkownik ochoczo się lajkuje różne, teraz lajkuje, kiedyś był fanem różnych stron i brandów, a teraz się z tego wycofują, tak? No typowy, wiesz, no to co się dzieje też w Maxwellu, no był zrobiony konkurs, tak, napędzili sobie, teraz ludzie, no to wszystko spada, no bo już ludzie mają dość. A co z tym Maxwellem, bo ja nie znam sprawy, ja tylko z ostatniej kampanii to tylko tego klikacza kojarzę. A, no wiesz, no Maxwell był w sumie w prostocie genialny, tak? Aha, czyli? Czyli wykupujesz engagement ads, tak? Od Arbo, bo tylko od nich możesz to kupić. Stosujesz taki efekt bankietowy, tak? Czyli dajesz coś za darmo, wszyscy się rzucają. Nikt nie słucha, co mówi prelegent, tylko czy wszyscy czekają, aż otworzą bar poleje się alkohol. I co Maxwell dawał? No i dawał kubki, tak? Pierwszym 40, chyba 40 tysiącom, czy 10 tysiącom, już nie pamiętam. Aha. Wystarczyło się zostać fanem fanpage'a, tak? I już się dostawało? I dostawało się kubek, tak. No droga kampania. No, zakładając, że kubel nawet dokładnie. Najtańszy chiński, kilka złotych. No, także to jest ciekawe. Oczywiście zebrali w przeciągu 24 godzin potężną bazę, tak, właśnie fanów, tylko wszyscy oglądamy, jak to dalej oni wykorzystują, tak, bo to nie jest tylko tak, żeby zrobić owczy pęd i co dalej, tak. Czyli, no Facebook nie działa tak, jak być powinno, znaczy jest zbyt duży hype w porównaniu do efektów, które to przynosi, przynajmniej na razie. Na razie tak. Ale... No i ja rozumiem, znaczy, trudno akurat mnie przekonywać, że inne społeczności też mają sens. Mam tego przeświadczenie, natomiast dokładnie. Facebook stwierdził pewnie mądrze, że nie zdarzy się tak, żeby wszyscy użytkownicy na świecie internetu kiedyś przyszli do nas. Czy z różnych względów pewnie mało prawdopodobne, żebyśmy zarejestrowali większość internautów na świecie, więc skoro oni nie przyjdą do nas, to wyjdźmy do nich. I teraz każda witryna, która chce w jakiś sposób ten trzeci layer sobie dołożyć, po prostu wstawia tam parę kodów JavaScript i nagle pojawia się na tym informacja, kto nas odwiedzał, jakie lajki dokładnie. Mamy i tak dalej, i tak dalej, czyli jakieś tam funkcje te społecznościowe. No i tym sposobem Facebook stał się takim paszportem, czyli mając jedno konto na Facebooku, możesz korzystać z tego trzeciego layera, będąc na wielu serwisach, czyli ten przykład z Fejta, czyli Netflix podpowie ci, jakie filmy poszedł twoi znajomi, prawdopodobnie będziesz nimi zainteresowany.
Pewnie tak, samo no, na to wiadomo, IMDb. Że twoi znajomi masz, tak, to ma jakiś obracasz, sens. Się, obracasz się w swoim tak, gronie. Tak, to ma jakiś sens, żeby jakby filtruje mi informacje dostępne z całego internetu pod to, co, czym potencjalnie będę zainteresowany, bo moi znajomi byli tym zainteresowani. No i to jest, wydaje mi się, taka duża rzecz, że ten paszport wcześniej czy później będzie na tyle praktyczny, że nawet jeśli będziemy wiedzieli, a to jednak jest jakieś tam konto, które można mi potem zablokować i mnie już nie będzie, albo ten Facebook jest zły, bo znowu zmienił politykę prywatności, to mimo wszystko sam komfort posiadania takiego paszportu i możliwość chodzenia sobie po serwisach i dostawania tego, czego potrzebuję konkretnie sprofilowanej tej treści dla mnie, jest jednak istotne. Czy dla ty ciebie, dla zauważasz ciebie... to samo, czy ty uważasz, że to jednak nie jest tak pięknie? Wiesz, jest to naprawdę z twojego punktu widzenia, to co powiedziałeś, jak najbardziej tak. Dla ciebie to jest paszport, dla ciebie to jest właśnie sitko, które przesiewa jakieś tam niepotrzebne rzeczy i spływają do ciebie rzeczy z zainteresowań znajomych, tak? Mhm. Ja patrząc jako agencja, dla mnie to jest jeszcze lepsze, bo ja docierając do twoich na przykład znajomych, już wpływam na twoje, na ciebie, tak? Czyli ja sobie tworzę ambasadorów marki czy trendsetterów, obojętnie jakich zaangażujemy, bo przykładów i możliwości jest bardzo dużo i w tym momencie też docieram do ciebie, czyli patrząc ze strony agencji, to jest genialne, tak? Ale to nie jest tylko, ale to nie jest jedyna społeczność, tak? Którą ja cały czas będę się bronił przed tym, że no nie możemy traktować tylko i wyłącznie Facebooka jako jedyną społeczność, w którą warto wchodzić i warto generować. Nie? No, a, znaczy, co do tego się zgadzam, ale gdybyśmy mieli nadal operować poprzez na przykład paszportu, to z mojego punktu widzenia to jest tak, że paszport umożliwia ci podróżowanie do różnych krajów. I te kraje w internecie to będzie państwo aukcyjne pod tytułem eBay, państwo muzyczne pod tytułem coś tam, państwo randkowe, państwo nie wiem, filmowe, państwo takie, śmakie, owakie. Tylko pytanie, czy... Różne rzeczy realizuję w różnych państwach, ale paszport mam ten sam. Czy to w ten sposób sobie wyobrażasz, czy nadal uważasz, że ludzie będą... żyli w poszczególnych krajach, nie korzystając z tego paszportu? Myślę, że będą żyli właśnie w poszczególnych krajach, tak? Bo ty podałeś fajny przykład, że chciałbyś gdzieś tam porandkować, tak? Mhm. Zawsze chcesz powiedzieć, że randkujesz? No pewnie nie. Dokładnie, no. Prosty ale przykład, to jest taki tak? wyjątek. Więc ale... zawsze będziesz musiał mieć kilka tych paszportów. To nigdy nie będzie tak, że będziemy mieli Unię Europejską, tak, i nie wiem, Amerykę, tak, czy kraje Commonwealth, tak, i tam będziesz miał wjazd tak po prostu na jednym paszporcie. Zawsze będziesz potrzebował kilku, nawet żeby właśnie porandkować, czy też żeby do końca, jeśli chcesz kupić coś na eBayu, żeby nie było, że kupiłeś coś na przykład, nie wiem, no... Bieliznę, tak. I no. Niekoniecznie rozmiarzone, no, na przykład, czy dziewczyny. No, gorzej jak dla siebie, no. No, różne przypadki, nie wchodźmy w to. A jakie takie państwa byś zdiagnozował, na których wy staracie się działać? No bo macie Facebooka i to jest takie, powiedzmy, państwo ponad państwo, ale są też jakieś, no na YouTubie pewnie coś robicie pewnie na jakichś serwisach wiesz, Golden Line biznesowych i tak dalej. To co jest teraz hot, na czym działacie? To nie jest tak, że co jest hot. My patrzymy na temat w ogóle bardzo szeroko. Przez to też otworzyliśmy nową firmę, Project Ambient, która się zajmuje tylko ambientami, totalnym offline'em, po to, żeby zaoferować firmom, marketerom coś zintegrowanego. Zintegrowany niestandard angażowania ludzi. I to nie mówię tylko tak, żeby wyciągać ludzi z tych działań niestandardowych z ulicy i wrzucać ich na różne społeczności, na właśnie na fanpage, likepage, jak to nazwiemy na Facebooku, ale żeby też wyciągać społeczność, którą sobie zbudowaliśmy w mediach elektronicznych i angażować ich w gry chociażby uliczne, w jakieś treasure hunty, tak? Żeby zaoferować coś niestandardowego. Dla nas takim podstawowymi segmentami to sobie dzielimy to właśnie tak, czyli lifestyle, młodzież, biznes, tak, kobiety, ciąża,
bo to jest najbardziej genialny target, jaki można sobie wyobrazić, który jest bardzo angażujący, tak? Który się bardzo angażuje. Okej, no ale powiedzmy, znaczy ja wcale nie chcę twierdzić, że internet załatwia w dzisiejszych czasach sam marketing. Wiadomo, że jest jakiś świat poza internetem i ludzie, którzy podróżują codziennie metrem, te kilkaset tysięcy, to też jest świetny target i można ich tam łapać przed metrem. Metro to jest zupełnie inny temat. Metro, tak jak ostatnio mieliśmy super pomysł, żeby zaangażować, zrobić w ogóle mega odjechaną kampanię w metrze, to usłyszeliśmy niestety od metra, że metro to jest poważna instytucja, że tam nie wolno robić rzeczy głupich, tak? Których, wiesz, zmęczenie materiału pewnie kiedyś nastąpi, skoro na Pałacu Kultury się łapa pokazała i sobie wisiała ładnych parę tygodni, więc myślę, że głupie rzeczy w metrze też przejdą. Czekamy i dużo ludzi czeka. Jeśli dzięki temu miałby być tańsze bilety, albo przynajmniej kosztować tyle samo, to pewnie. Wiesz, myślę, że nie będą tańsze, tak? Ale po prostu ktoś tam dobrze państwo zarobi. Będzie bogatsze. Dokładnie. Może drugą linię dorozumimy. Tak, jasne. Ile społeczności, ile serwisów jest w waszym kręgu zainteresowania? To jest kilkanaście, czy licząc fora jako każde pojedyncze, to jest kilkaset? Jaki jest, gdzie wy działacie w ogóle w Polsce? Gdzie was można spotkać? Społeczności z forami jako takimi jest o tyle problem. Pamiętasz nasze spotkanie w IAB, społeczności z firmami właśnie zajmującymi się marketingiem szeptanym. My was prosiliśmy, bo my de facto to było rok temu, tak? Nie mieliśmy nic, żeby prowadzić oficjalnie nasze działania. Do tej pory są problemy marketingowe. Marketing szeptany podobno jest skuteczniejszy, kiedy nikt nie wie, że to jest reklama. A jeśli będzie na blogu napisane blog reklamowy. Ale wiesz, pamiętaj, że nie tylko, że marketing szeptany na forach to nie tylko, wiesz, rekomendacje, tak? To też jest informowanie na przykład o konkursach. Przecież nie oszukujesz nikogo, informując go o konkursie, o możliwościach, wiesz, o takich rzeczach. A tego nadal na przykład w serwisach nie ma w cennikach. I to tworzy też, że firmy wchodzą właśnie w szarą strefę. I jest kotek, myszka i się gonią. No, Tom i Jerry. No. Dobrze, czyli są blogi, są serwisy społecznościowe, mikroblogi, twittery, blipy. Dokładnie tak. Też działacie tam? Jak najbardziej tak. Wszystkie wideo sharingowe. YouTube, wrzuty. YouTube, tak, jak najbardziej. No, wiesz, poważne serwisy biznesowe, też tam się dużo dzieje? Tak, dużo się dzieje, ze względu, powiem Ci tak, też jednym z elementów to jest też pisanie artykułów, tworzenie raportów na przykład. Mhm. Zaraz porozmawiamy tu o jednym raporcie. No, dokładnie. Interesujący bardzo. Tworzenie raportów, dziennikarstwo obywatelskie. Mhm. To też jest, wiesz, no my korzystamy z dziennikarstwa obywatelskiego, pisząc na pewne tematy i gdzieś przemycając nasz brand albo coś, jakąś kampanię, którą zrealizowaliśmy na mieście, tak? No, a na portalach też się udzielacie? Też. Komentarze na Onecie? Nie. A czemu? Myślałem, że to wy wszyscy piszecie te głupie komentarze. Nie, wiesz co, tam jest aż tak głupio. Że trudno się przebić. Trudno się przebić i nie ma sensu cokolwiek tam robić, bo po prostu zginiesz pomiędzy nawałnicą PO kontra PiS. No. Mhm. A, no tak, zapomniałem, że teraz jesteśmy w środku sezonu. Wiesz, co ciekawego było na interaktywnie przecież, że Pawlak wchodzi w szeptankę, tak? To jest ciekawe. Tak, no właśnie, znaczy akurat Pawlakowi się nie dziwię, bo Pawlak wbrew pozorom to jest bardzo kumaty człowiek, jeśli chodzi o internet. Tak, nie, no to z iPadem go widziałem. Trzeba mu przyznać. To tak. Co prawda, jeden zgrzyt chyba w tamtych wyborach zauważyłem, ponieważ nie wiem jakim cudem, ale założyciel Gadu-Gadu z pierwszej listy PSL-u w Warszawie nie dostał się do Sejmu. Czy to nie dziwne, że najbardziej postępowa, jeśli chodzi o internet partia, czyli PSL i człowiek, który stworzył no, wyrocznie w kwestii komunikatorów w tym kraju, przepada w wyborach. Ja ci powiem, ja mam takie podejście, może trochę brzydko to zabrzmi, ale cały czas też ludziom w agencji powtarzam, że Polska wiochą stoi. Mhm. Że nie możemy lecieć. Polską B. Że nie możemy lecieć cały czas lifestyle'em i w ogóle to coś super i że właśnie wiesz, że iPad, że Facebook i takie rzeczy. Pamiętajmy, że szara masa, kolokwialnie mówiąc,
ciemny lód. Ciemny lód wygrywa. Mhm. Czyli to jest siła napędowa. I nie sądzisz, że przyjdzie taki dzień, kiedy naprawdę wszyscy, nawet w tych wioskach 300 km od Warszawy, wszyscy jednak przeniosą się na Facebooka, a nikt nie będzie używał naszej klasy, bo uzna, że nasza klasa już się znudziła? Nadal uważasz, że będzie duża grupa osób, dla których to nic nęcącego będzie na Facebooku? Wiesz, to jest pytanie, jakie brandy tam będą. Co będzie można, co tam będzie można agregować? No, brandy takie same jak inne, no wiesz, no nie ma specjalnych marek dla, wiesz, miłośników wiejskich dyskotek. No tak, ale pamiętaj, że przekazy marketingowe i w ogóle reklamy są tworzone pod targety, tak? I przekazy są na razie na Facebooka i taki i na temu podobnych lifestyle'owych, to nazwijmy to, serwisach, chociażby teraz Millennium Bank wszedł w YouTube'a, tak? Mhm. No to wiesz, no to też jest fajne, tak? No, ale chyba powinno być z drugiej strony, to znaczy to nie ludzie będą tam, gdzie będą marki, tylko marki będą tam, gdzie są ludzie. Pytanie, co ludzie wybiorą? Czy ludzie wybiorą rzeczywiście swojską, znaną naszą klasę, czy nowy, fajny, błyszczący, zachodni Facebook? Myślisz, że jest taka konfrontacja, czeka nas taka wojna? Myślę, że tak, ale jeszcze długo, długo to potrwa, zanim w ogóle nasza klasa, wiesz, ktoś zagrozi. No. Mhm. My tu fajnie patrzymy cały czas, że super, że rewelacja, że w połowie roku Facebook będzie 500 milionów użytkowników, miliard obrotu, tak? Mhm. Ale no, to jeszcze u nas troszeczkę... Z drugiej strony, od paru miesięcy Polska jest na pierwszym miejscu najszybciej rosnących społeczności lokalnych, krajowych na Facebooku. Bo my lecimy za falami to, co jest popularne. Ale to właśnie my jesteśmy tak zapóźnieni, byliśmy przez naszą klasę, że dopiero później odkryliśmy na Facebooka, czy po prostu Polacy są tacy, tak się garną do tego, co zachodnie? Z czego to wynika? Garniemy się do tego, co zachodnie, to jest jak najbardziej, tak? To jest przykład wszystkiego. Tylko, że zawsze kanibalizujemy to. Tak jak na jednym, przykład, z którego zawsze używam, jeśli na jednym rogu otwiera się, nie wiem, kebab, tak, mhm. i on dobrze idzie, to dookoła urasta pięć podobnych, tak, i wszyscy, i wszystkim idzie słabo, tak? A ja mam inne doświadczenia. Uważam, że właśnie, że jeden, ja u siebie na Pradze mam przykład, który też zawsze podaję, mhm. to znaczy powstały dwa lokale na Ząbkowskiej, mhm. i każdy kolejny się udaje. Po prostu sam fakt, że jest tych lokali już 5-6, powoduje, że ludzie przyjeżdżają z drugiej strony Wisły, ewentualnie z daleka, no bo na Pradze tam nie ma samych lokalnych osób, tylko przyjeżdżają z daleka na Pragę, na Ząbkowską, ponieważ wiedzą, że jak nie tu, to tam na pewno będzie miejsce i na pewno czy tu, czy tam się zabawią. Gdyby tam był jeden lokal, pewnie by nie przyjechali. Więc nie wiem, czy tak tutaj, koniecznie tak jest. No, tutaj polemika jest dosyć duża. Tak? A przez analogię rozumiem, że uważasz, że takie rozdrobnienie użytkowników na serwisach społecznościowych będzie oznaczało, że żaden nie będzie miał jakiejś przewagi. No ale to widać już teraz chyba, że Facebook... Ma przewagę dzięki temu, że stał się bardzo mocno lifestyle'owy i w każdym radiu, każde radio prowadzi swoje programy i mówi, podzielcie się z nami komentarze na Facebooku, już się skończył, wyślijcie na maila, konkurs jest na Facebooka, kampania prezydencka, Twitter, Facebook, tak? Nowa strona internetowa i wszędzie jesteśmy maglowani tym, tak? I wchodzi przez taki... to właśnie, taka kampania kosztowałaby kilka milionów miesięcznie, tak. Gdyby chciał ktoś wydać te pieniądze na taką kampanię. Tak ma Facebook to gratis. Czy to właśnie ten taki, może już nie użytkowników, ale mediów pęd do tego, żeby na Facebooku organizować coś spowoduje, że... Przerzuć się z naszej klasy, jesteś zielony, tak? Przerzucasz się z naszej klasy na Facebooka i co? No, ale co? Czarna magia, co? Dlaczego? Troszeczkę. Znaczy, to się zgadza, że średnio sobie wyobrażam nasze mamy używające Facebooka. Ale z drugiej strony to chyba też dobrze, bo nikt nie chciałby być ze swoją mamą wśród znajomych. Znam taki. No ale to takie jednostkowe przypadki, ale generalnie to chyba dobrze, jeśli ci, którzy tacy... Tak, nasza klasa zostanie, wiesz... Będzie grupa zatwardziałych, Zatwardziałych,
tych takich, którzy cały czas będą chcieli pokazać, że okej, okay, w końcu wziąłem ten ślub, tak, i mam dzieci. Dzieci, samochód, wiesz, mieszkanie, tak, wakacje w Egipcie. Tak, to kumpla, tak, 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 kumpla, no to... samochód, bo tam, albo sąsiadem. Nie? Tak, no też tak się zgadza. Także takie przypadki też były. I to na pewno będzie taki core target, tak, do którego będziemy na pewno nawiązywać, kierować przekazy, ale nie wiem, czy do końca Facebook jest na tyle przejrzysty dla normalnego użytkownika, który nie ma za dużo wiedzy. Pamiętaj, Rafał, że my tutaj, tak samo jak mielimy się w własnym sosie, to co nam się wydaje i w końcu się znamy na tym, to jest totalnie nieadekwatne do tego, jak wygląda to na rynku. Ja znam ludzi, którzy są naprawdę zapambrać z netem i jak najbardziej i mają problemy na Facebooku. No. Czyli przetrwają lokalne społeczności, przetrwają, jak w miarę proste, tematyczne, jak tutaj nie ma zagrożenia. Patrz, jesteś zielony, wchodzisz na Facebooka i nagle jesteś atakowany przez 50 tysięcy brandów, kocham weekend, cześć, fajna impreza, tak, nie wiem, coś tam sushi, coś tam i wiesz, i mówisz, kurde, co jest? I w ogóle wiesz, nagle ochoczo zapisujesz się do tego, lajkujesz i nagle się okazuje, że masz 20 kumpli, a 140 brandów, które cię spamują. No? I w pewnym momencie mówisz, halo, czekajcie, nie? To gdzie są moi znajomi? A to jest po prostu czysty spam. No, ja sobie założyłem kolejnego maila, nie wiem, na O2, tak? I dostaję po prostu, wiesz. No, O2 to znaczy mailingi od O2 po założeniu konta to już oddzielna historia, bo oni tam wysyłają po kilka maili dziennie. Znaczy, ta poczta, znaczy, gdy masz problem z nawiązywaniem kontaktów, na pewno najprościej założyć konto na O2, bo zawsze do ciebie ktoś napisze codziennie. Codziennie, tak. Dostaniesz znowu propozycję. Ale ja się właśnie tego obawiam, tak? Że wchodzi zielona osoba i wiesz, i ochoczo klika. I nagle, wiesz, jest ten spam. I mówi, o nie, to ja sobie tam wrócę do tej swojej, do swojej społeczności, gdzie już mam te przetarte. Tak? Ale jeśli Facebook wyjdzie do ludzi na inne serwisy, to nie będzie tego problemu, bo jestem tam, gdzie zawsze chodzę, czyli serwis o koniach, bo lubię jeździć na koniach i tam zawsze czytam, jakie są zawody i tak dalej. I nagle tam się też pojawia mój Facebook i okazuje się, o, Monika też jeździ na koniu. Nie wiedziałem. To jest super, tak? To jest fajne, ale rozumiem, że bardziej mówisz o zagrożeniu, które jest na Facebooku jako takim, nie na zagrożeniu w internecie szeroko rozumianym. Bo to, co robi Facebook właśnie, że właśnie możesz wpisać parę skryptów, tak, i wiesz, jesteś automatycznie połączony i w ogóle jest genialnie, to jest majstersztyk, tak? Mhm. To jest coś, co pewnie parę lat temu jeszcze w ogóle nie myśleliśmy. Technicznie realne. Ja znam taki projekt, który ktoś kiedyś chciał kupić, zainwestował parę złotych w amerykański projekt, właśnie komunikowanie się na jednym serwisie. A to nie jest czasem internet group, który skupił jakiś taki projekt o dziwnej nazwie? Upfyla, tak to tak, się nazywało. To o tym mówisz? Tak. A widzisz. I to nigdy nie doszło do skutku. No właśnie. Wizja była genialna, ale... No, czyli co? Nikt nie internet group zainwestowało parę lat wcześniej przed Facebookiem w coś, co jest tą samą ideą? To chcesz powiedzieć? Podobną, no. I co? Ktoś nie dowiózł tego. Znaczy nie powstało to narzędzie? Pytanie, ja już wiesz, ja już dalej tego nie monitorowałem, ale to była inwestycja w Stany. No ja pamiętam, znaczy no, to dokładnie. Było... Znaczy ja wcześniej, na początku myślałem, że to jest jakiś patent na wyprowadzenie pieniędzy z firmy, że to tak naprawdę z definicji nie miało czymś tego nie być. Wiemy, tak? Ale rozumiem, że tam była jakaś, byli jacyś ludzie, którzy mieli jakąś koncepcję. Tak, była koncepcja, były Stany, tylko no właśnie, no, ktoś tego pewnie nie dowiózł, tak? Ale ja o tym słyszałem parę ładnych lat temu, o takiej koncepcji. Ciekawe. Co mi tu piszesz? Nie drap się. Dobrze, obiecuję, że będę się mnie drapał.